Wyobraź sobie, że twoje mięśnie są jak precyzyjnie zaprogramowana maszyna, zdolna do niesamowitych czynów. Każdego dnia wykonują one setki, jeśli nie tysiące skurczów od tych nieświadomych, jak bicie serca, pocelowe, jak podniesienie kubka z kawą. Co byś powiedział, gdybyś dowiedział się, że tkanka mięśniowa poprzecznie prążkowana, szkieletowa, która odpowiada za większość naszych ruchów, to prawdziwa biologiczna fabryka? Każde włókno mięśniowe otoczone jest błoną komórkową zwaną sarkolemą. Wewnątrz tych włókien znajdziemy miofibryle maleńkie struktury zbudowane z miofilamentów. Te włókna kurczliwe, złożone z cienkich filamentów aktynowych i grubych miozynowych, są jak mechaniczne trybiki, które w momencie skurczu zsuwają się względem siebie, powodując skracanie się całego mięśnia. Podstawowa jednostka funkcjonalna mięśnia sarkomer, to odcinek miofibryli, który odpowiada za kurczenie się. To jakby szyny kolejowe przesuwały się i wślizgiwały jedna w drugą z każdym twoim krokiem. Mięśnie szkieletowe nie działają same ich czynność, zależy od dostarczanego tlenu. Tu wchodzi do gry miogłobina białko magazynujące tlen w mięśniach, które pozwala na długotrwały wysiłek fizyczny. Zastanawiałeś się kiedyś, dlaczego mięśnie sportowców wydają się pracować bez końca. To właśnie dzięki miogłobinie, która działa jak zbiornik na tlen w każdej komórce mięśniowej. Przyjrzyjmy się teraz tkance mięśniowej poprzecznie prążkowanej serca, która bije bez naszej woli, dzięki specjalnym komórkom mięśniowym o rozgałęzionych końcach. Ten typ mięśnia nigdy się nie zatrzymuje, a jego skurcze są całkowicie niezależne od twojej świadomości. Każde uderzenie serca to doskonała synchronizacja pracy włókien, które bez przerwy pompują krew, utrzymując nas przy życiu. Nie można zapomnieć o mięśniach gładkich, które znajdziesz w narządach wewnętrznych, takich jak żołądek, jelita czy przełyk. Ich skurcze są całkowicie niezależne od Twojej woli, ale odgrywają kluczową rolę w przemieszczaniu pokarmu przez układ trawienny od przełyku aż po jelita. Z biologicznego punktu widzenia fascynujące jest również, jak mięśnie działają antagonistycznie zginacze i prostowniki współpracują, abyśmy mogli wykonywać płynne ruchy. Mięsień biceps bracia i zgina twoje ramię. Podczas gdy triceps bracia je prostuje. Dzięki temu ruch ręki jest kontrolowany i precyzyjny, jak gdyby każdy mięsień wiedział, kiedy ustąpić, a kiedy przejąć dowodzenie. Czy wiedziałeś, że przepona największy mięsień oddechowy wykonuje dla ciebie większość pracy przy oddychaniu? Każdy wdech, który bierzesz, to efekt jej potężnych skurczów, które zwiększają objętość klatki piersiowej i umożliwiają napływ powietrza do płuc. A na koniec ciekawostka! Twoje mięśnie nie tylko kurczą się aktywnie, ale również ich rozkurcz to proces bierny. Dzieje się to dzięki współpracy antagonistycznych grup mięśniowych, a jednoczesny skurcz jednych i rozluźnienie drugich zapewnia płynność każdego ruchu. Gdy następnym razem wykonasz prosty ruch, jak podniesienie filiżanki, pomyśl o tym skomplikowanym tańcu biologicznych elementów, które pozwalają ci funkcjonować.